Cześć! Mamy następny odcinek Hitmana. Jak widzicie, już nie mówi do nas ta baba, tylko jakiś chłop mówi. Posłuchajcie se. To nawet jest lepiej, bo mnie denerwowała tylko ta baba. Chłop to lepiej, no. I bierzemy sobie do misji pistolet zwykły, że zrobić ten nasz taki sposób na zabijanie ludzi. O, jesteśmy tutaj, taka plansza jest, pada deszcz. I tacy ludzie tutaj przyjechali autobusem, my chyba z nim przyjechali. I takie baby wszystkie prawie takie same wyglądają, można ich pozabijać. O, tutaj są takie żołnierze w tej planszy i oni mają takie dobre karabiny, bardzo silne. I super ich jest dużo, widzicie, patrz ile tych żołnierzy jest w ogóle tutaj. Bardzo dużo ich jest. I o, już nas zabijają. Ale jeszcze, to jest fajne, że jeszcze mogę zabijać jeszcze trochę ludzi, jak już prawie mnie zabili. Jaki ryjec Hitmana, patrzcie! Jak się męczy! Jaki on ma... Ale wzdycha! Umarł. No dobra, to tylko tak... No. Musimy wchodzić tutaj do takiego domu. O, i tutaj są te żołnierze i my wchodzimy tutaj i musimy jakoś tego żołnierza przywołać tutaj do tego kibla i chyba najlepiej będzie pieniążkiem. Coś nie... No głucholec! Trzeba dobrze rzucić, bo tutaj za daleko chyba rzucałem. Co je... Jeszcze raz, bo coś on... jakiś... Trzeba to tak dobrze rzucić, bo... Co jest, no? No, rzucam mu pod... Może tutaj w ogóle ten pieniążek nie daje głosu. Zaraz będzie słyszał. Słyszysz to? Ryjem w te... Macie to... Już wiem. To nie pieniążkiem, tylko pistoletem się rzuca. On wtedy widzi, że leży pistolet i go to interesuje. No, co jest? On jest teraz... Nie za dość, że jest głucholcem, to jeszcze ślepotą. No jeszcze raz. To trzeba w dobre miejsce rzucić, żeby on to od razu widział. No patrz! Leży mu przed głową. No tak, teraz widzi najlepiej. No. To niełatwo jest tak właśnie. O, o, działa. Dobre, i on teraz idzie, się interesuje, a my wciągamy teraz dobrą igłę. To jest... Nie, to ta była... To ta. No, Krucji! Akurat się musiał... No. No, nie widzisz tego? No, leży mu tu. O, o. No, durniu! Co za durny żołnierz? Ile ich tutaj jest w ogóle? Murzyny! Jeszcze mogę zabijać. Co się... Jakaś niedoruba była. Widzieliście coś... Na chwilę jakby... No. No teraz masz przed głową równo. Mówię coś... Mu się... Co mu jest w ogóle... Tak, no... W ogóle plansza ta to jest taki cały duży, ładny dom. I on jest taki duży, że może wam się pomącić, gdzie jest, co jest. On tego nie widzi przecież... O. Dobre. Dobra, i teraz... Która to była? Różowa. O. No i udało. Teraz musimy przebrać się za żołnierza. I... No, murzyn!
czemu wtedy ten żołnierz tam wszedł. No. Teraz bierzemy jeszcze... Nie. Muszę wziąć swój pistolet, bo mi się jeszcze przyda. No i przebieramy się za ubranie żołnierza. Patrz, jaki muskularny żołnierz. No. Zróbmy zapis. Dobra, i teraz wychodzimy stąd. Przychodzimy... Tu nam zapipczy, ale to nic, bo to na brońki patrzy, a żołnierz może... I idziemy... A, tu. Tutaj na stoliku leży klucz karta. Bierzemy ją i jeszcze... I wyłączamy tutaj kamerki, żeby nas nie widziały kamery. No i teraz idziemy tutaj i tu przez sień. Plansza fajna, właśnie, że deszcz pada i tak fajnie. Tu idziemy, o, tu mamy takie ładne właśnie wszystko. I wszędzie mamy żołnierzy. No, teraz... Nie, tu... Tu wchodzimy, chrupacz. Jeny, żołnierz się skapał. Może schowam. Idzie tu. Szybko. Szuka mnie. O. Się skryje. Jeny, myślałem, że się odczepi. O, tego mamy zabić właśnie. Popatrz, jakie oni tak te karabiny dziwnie noszą. Tak się tulą do nich. Dziwne to jest. Teraz właśnie tu trzeba uważać, żeby nie widział żaden żołnierz, że my tu... No, udało. Tu mamy teraz tego, co mają go zabić. I on se tu chodzi. I musimy zrobić, że on se stąd poszedł. O. On se idzie stąd i teraz my za nim będziemy się czaić. I przygotujmy pistolet. No i teraz bierzemy go tym sposobem i idziemy sobie z nim tu. O. I tu mamy pudełko koło tych organów. No, teraz mu walimy w łeb i chowamy go do pudełka. A, bierzemy jeszcze jego kartę. No i wkładamy go. A ja nie miałem... Nie... No tak! Ja miałem go zabić. Jeszcze raz, pomyłka. Otwieramy sobie już nawet wcześniej pudełko i my nie mamy go wziąć sposobem tym pistoletem, tylko skakanką normalnie. O. No. Dobre. I wychodzimy tędy. Czemu krzy... O co mu chodzi? Co mu nie pasowało? Czy oglądałem film Hitman? To tak. Taki se. Ten nie był podobny. Ja nie wiem, jaki ten żołnierz miał problem wtedy. No o co, mucho? Jakie masz problemy? Może inaczej wyjdę. Nic?
On miał problemy, że my tymi drzwiami wychodzili. Ciekawe, co mu to przeszkadza. No i teraz wychodzimy sobie tutaj na pole. No tu mamy fajną taką trawę. Pada deszcz. I tu widać cały ten dom. Widzicie, tu taki duży jest. Długi. No i tu mamy czekać teraz, aż przyjdzie taki gościu. W takim ubranku. O! No. O! Widzicie tam? Przez to okienko widać tego, co mamy go zabić. On sobie tam chodzi, on ma tam taki dom. Fajnie. No. Teraz idziemy za tym. Idziemy za nim. Dobra, i wyciągamy pistolet i teraz tym robimy. Tym sposobem. No, i idziemy z nim tam prosto do tych drzwi. Wchodzimy i nie, no i dajemy go tutaj i go tutaj zostawiamy i idziemy z powrotem. No tu otwieramy, wchodzimy. Teraz. Tak. Tutaj o, idziemy. I tutaj mieszka ten, co mamy go zabić. Tu mamy filmik. Co jak widzę, nie da się przyspieszyć. Oni tutaj gadają. Nie da się. O, i on tu teraz wybucha i robi, że tu się palą drzwi. Musimy biec zaraz za nim. Widzicie, z sufitu leje się woda. Wszyscy ludzie zaczynają biegać, uciekają. Nie wiedzą, co się dzieje. My musimy biec za nim i go dogonić. Trochę taki wyścig. My... musimy patrzeć na, gdzie drzwi są otwarte. O, już go prawie doganiam, ale go się nie da chyba dogonić. To by trzeba było być bardzo szybko biegać. No, on tu wybiega na takie dachy, a my idziemy za nim, bo szybko musimy za nim biec. Dobra, teraz zapis zrobi. No, teraz biegniemy i wciągamy skakankę i musimy go skakankować. On teraz będzie uciekał, on chce nas zastrzelić, ale my musimy go nie zastrzelić. Możemy, bo wtedy nie najtajniej będzie. No jeszcze raz. Teraz bym... No nie dało się coś. Chodź! Będę się z nim tak ganiał. O, udało się. Możemy wziąć sobie jego brońki. Teraz schodzimy sobie tutaj, o. O. Taki wysportowany. Że nie zobaczyli tego golasa. Nie zobaczyli? Nie.
I idziemy. Tu teraz może wam się też znowu pomącić. Najlepiej iść na górę. Ja też nie wiem, czy ja tutaj dobrze znam. Mógłbym się też zgubić. Hitman ma bardzo ładną ma grafikę. Nawet najnowsze gry nie mają takiej fajnej grafiki, jak ma Hitman ten. Bardzo mi się podoba. Te plansze są ładne. Ładnie zrobione. No, teraz wychodzimy tak jak weszliśmy. Idziemy jeszcze po nasze ubranko, bo to chyba tam... No, tam coś... Drzwi nie... No łeb tam daje! Chowaj! Dobra. No i uciekamy teraz nie do autobusa, tylko tutaj... O! O! Idzie, jest jak tajniej. Ja się z wami już będę żegnał. Serwo.